obecna. Poczytamy coś? Jasne, że poczytam. Dzisiaj mam dla Was książeczkę Przygoda z małpką. Ja tej książki nigdy tak nie nazywałam. Zawsze mówiłam, że to jest książeczka o Dudusiu. Dlatego nawet przez chwilę zapomniałam, co to za tytuł. Napisała ją pani Stefania Szuchowa dawno, 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 dawno temu i zilustrowała pani Janina Krzemińska. Ta książeczka, tu jest taki znaczek, kiedyś była lekturą dla dzieci w klasie pierwszej. To jest książeczka okrutnie stara, ale okrutnie, okrutnie fajna. Ona ma prawie 50 lat. I popatrzcie, jest już faktycznie poklejona, potargana, poniszczona, bo strasznie dużo dzieci już ją czytało. Nawet byłoby mi trudno pokazywać Wam obrazki, bo wylatują z niej strony. O rety. Ale, popatrzcie jak sprytnie. Mam tą samą książeczkę w nowym wydaniu, w twardej oprawie i popatrzcie, czym one się różnią, oprócz tego, że ta jest nowa, jest w twardej oprawie, są jaśniejsze kolory, to pewien szczegół się tu zmienił bardzo. Kto zauważy, to może mi to napisać. Poczytam Wam ten egzemplarz, bo przynajmniej nie będą wylatywać kartki. A tu brygada gotowa? Ok. Żabo nie śpi. Nie śpi. Albo śpi, byś nikogo nie zjadła. No dobra. Słuchaj. Przygoda z małpką. Na każdej stronie są piękne obrazki, będę Wam pokazywać. Był sobie 4-letni chłopczyk. Nie był ani bardzo grzeczny, ani bardzo niegrzeczny. W domu wszyscy wołali na niego Duduś. On sam często mówił: Duduś jest głodny, albo proszę dać ciasteczko Dudusiowi. W końcu mogło się wydawać, że nikt nie pamięta, iż chłopcu na imię Adaś. Duduś miał starszą siostrę Alinkę. Alinka chodziła do szkoły, a po południu pomagała mamie i opiekowała się Dudusiem. To jest ta Alinka. Pewnej wrześniowej niedzieli Alinka powiedziała do mamy: Mamo, tak dziś ciepło i słonecznie, pozwól mi z Dudusiem pojechać do lasu. Usłyszawszy to, Duduś zawołał: Mamo, przecież mam nowy chlebak, muszę jechać na wycieczkę. Po co ja ten chlebak dostałem? Rzeczywiście, przyznała matka. Nowy chlebak i pogoda to zupełnie wystarczające powody, żebyście pojechali do lasu. Tylko pilnuj Dudusia dobrze, Alinko, i weźcie ze sobą drugie śniadanie. Duduś sam włożył do chlebaka wielki rogal, dwa jabłka, cukierki, butelkę herbaty i małą szklaneczkę. Zgadza się? Zgadza się to wszystko? W końcu zabrakło miejsca dla ukochanej pluszowej małpki. Małpka była ulubioną zabawką Dudusia i chłopczyk nigdy się z nią nie rozstawał. Gdy wychodził na spacer, zawsze ją zabierał ze sobą. Wsadzę małpkę do kieszeni płaszczyka, powiedział po namyśle. Wystawię ci łebek, przemawiał do małpki, żebyś mogła patrzeć na ulice i tramwaje. A w lesie posadzę cię na drzewie wysoko. Ja wiem, że małpki to lubią. Patrzcie, jak ona sobie wędruje w jego kieszeni. Na dworcu są. Ale nie czas na rozmyślania. Zrobiło się późno. Trzeba się spieszyć, żeby zdążyć na pociąg. Las był za miastem i jechało się tam pociągiem. Na dworcu pełno ludzi. Kręcą się, rozmawiają, nawołują. Tyle gwaru i krzyku. Alinka
Idąc do kasy po bilety, powiedziała: Duduś, pilnuj się, najlepiej daj rękę, bo zginiesz w tym tłumie. Wkrótce nadjechał pociąg. Alinka i Duduś weszli do wagonu, a Duduś usiadł tuż przy oknie. Patrzył przez okno na świat i słuchał, co mówią koła pociągu, bo koła wagonu zawsze coś dudnią. Dorośli ludzie tego nie rozumieją. Czasami na przykład terkoczą. Jedziemy nad morze, nad morze, nad morze. Albo tu las, tu las, tu las. Tym razem Duduś usłyszał, że koła najwyraźniej mówią: jedzie Duduś na wycieczkę, na wycieczkę, na wycieczkę, a w kieszeni ma małpeczkę, ma małpeczkę, ma małpeczkę. Musimy się bardzo spieszyć, bardzo spieszyć, bardzo spieszyć, by się lasem mógł nacieszyć, mógł nacieszyć, mógł nacieszyć. Duduś, Duduś, Duduś. Zobaczcie. Gdzie jest Duduś? Nagle Duduś usłyszał, że piosenka kół odmieniła się. To pociąg wjechał na most i koła teraz mówiły: tu most, tu most, tu most. Na trzecim przystanku był już las. Alinka i Duduś wysiedli z pociągu. Upomniała Alinkę, żeby nie wchodzili głęboko w las, ale nawet tu, blisko przystanku, drzewa rosły piękne i wysokie. W lesie było zielono, cicho, tajemniczo. Alinka znalazła dwa pieńki, zupełnie jak dwa stołeczki do siedzenia. Zdjęli płaszczyki, bo było ciepło. Duduś z wielką dumą rozpakował chlebak, a małpeczkę wyjął z kieszonki płaszczyka i troskliwie posadził na gałązce sosny. Zobaczcie. Taki mają piknik, siedzą sobie na tych pieńkach, a małpeczka z góry wszystko obserwuje. Było przyjemnie i wesoło tak jeść w lesie, a nie przy stole. A teraz goń mnie, zawołał Duduś do siostry, gdy w chlebaku nie zostało już nic. Pobiegł szybko i ukrył się w gąszczu młodych drzewek. Alinka długo szukała brata i nawet troszeczkę się już przestraszyła. Ale właśnie, kiedy się przestraszyła, Duduś wyskoczył ze świerkowego zagajnika niespodzianie jak zajączek. Potem Alinka kazała bratu zamknąć oczy, a sama schowała się za wielkim jałowcem. Ale Alince nie udało się ukryć tak dobrze jak Dudusiowi. Miała czerwoną sukienkę, sutą i szeroką, i chłopczyk zaraz spostrzegł, że za gęstym jałowcem coś się czerwieni, ale się schowało. Długo trwała zabawa wchowanego. Potem skradali się cichutko, żeby zobaczyć, jak wiewiórka w gałęziach obgryza szyszki. Nie spostrzegła ich, mogli się napatrzyć do woli. W końcu Alinka zawołała: dosyć zabawy, weźmy się teraz do pracy. Mamy koszyczek, mamy pusty chlebak, szukajmy skarbów leśnych. Duduś zbierał do chlebaka szyszki i żołędzie. Zrobi się z nich w przedszkolu śliczne zabawki. Alinka nazbierała pełen koszyk maślaków i ułożyła bukiet z wrzosu. Udała się wycieczka. Czas do domu. Zrobiło się trochę chłodniej i Alinka kazała Dudusiowi włożyć płaszczyk. Małpka wróciła na swoje miejsce, do kieszeni. Małpce na pewno było bardzo przyjemnie siedzieć na drzewie w prawdziwym lesie, ale i w płaszczyku Dudusia też było jej wesoło. Daj rękę, idziemy na stację, powiedziała Alinka, wkładając swój kraciasty płaszczyk. Jeszcze raz popatrzcie, jakie te zabaweczki można zrobić z kasztanów. Po pogodnym dniu bardzo dużo ludzi wracało z lasu do miasta. Alinka wepchnęła Dudusia do zatłoczonego wagonu. Musieli stać. Było tak ciasno, że Duduś widział tylko płaszczyk w kratkę swojej siostry. W jednej rączce trzymał mocno koszyk z grzybami,
a drugą szukał fałd płaszczyka Alinki, żeby nie dać się rozdzielić. Kiedy pociąg dojechał do Warszawy, zrobił się wielki zamęt. Jedni wysiadali, inni wsiadali i tłoczyli się, żeby zdobyć miejsca. Duduś prędko chwycił ręką za palto w kratkę. Popatrzcie. Jeszcze krok, poruszając się w tłoku, wysiadł z pociągu. A kiedy już wysiadł, podniósł główkę do góry i wiecie, co zobaczył? Ojej, ojej, co zobaczył? Pani, z którą wysiadł, to wcale nie była Alinka. To była jakaś obca panienka, tylko płaszczyk miała w kratkę, tak jak Alinka. Duduś się pomylił, zgubił siostrzyczkę. Alinka, Ala! Zawołał zrozpaczony. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Płacz przerwał żałosne nawoływanie. Duduś biegł wzdłuż pociągu po peronie. Zaglądał do wagonów. Biegł naprzód, cofał się, nawoływał. Alinki nigdzie nie było. Pociąg już odjechał i nowy tłum ludzi śpieszących do innego pociągu zaczął napływać ze schodów. A może Alinka czeka na mnie na ulicy? Pomyślał Duduś. Pędem wbiegł po schodkach prowadzących do miasta. Minął budkę kontrolerki biletów i wypadł na ulicę. Ale na ulicy Alinki nie było i na ulicy Alinka nie czekała. Przez chwilę Dudusiowi wydało się, że do autobusu wsiada dziewczynka zupełnie podobna do jego siostry. Podobnie też była ubrana. Zaczął gonić autobus, a serce biło mu tak szybko. Autobus jechał jednak bardzo prędko i wkrótce zniknął Dudusiowi z oczu. Chłopcu znowu wydało się, że Alinka na pewno, ale to na pewno czeka na stacji i tam go szuka. I że koniecznie trzeba wrócić na to miejsce, gdzie stanął pociąg, którym przyjechali. Chwytając rączką poręcz schodów, żeby się nie przewrócić, bo łzy zalewały mu oczy, zbiegł po stopniach z powrotem na peron. Mnóstwo ludzi przechodziło. Z megafonów ogłaszano odjazdy i przyjazdy pociągów. Wszyscy się spieszyli. Tylko gołębie kręciły się spokojnie, wesoło gruchając i czekając, czy ktoś rzuci im okruchy bułki lub kawałek ciasta. Duduś stanął pośród tych gołębi i płacząc, wołał teraz zwyczajnie, na cały głos, do mamy, do domu. Dudusia otoczyli przechodnie. Jakaś troskliwa pani wyjęła chusteczkę i podała mu, żeby sobie wytarł nos, oczy i całą zapłakaną buzię. Popatrzcie. Czemu tak płaczesz? Gdzie twoja mamusia? Zapytała. No nie płacz, mama na pewno się znajdzie, tylko stój tu spokojnie. A jak ci na imię? Duduś, odpowiedział chłopczyk, ciągle szlochając. Rozmazywał łzy na buzi, rączką brudną od szyszek i grzybów i powtarzał wśród płaczu. Do mamy, do domu. Po chwili nadszedł policjant. Nachylił się bardzo przyjaźnie nad Dudusiem i zapytał, jak ci na imię malutki? Duduś, odpowiedział chłopczyk trochę raźniej. Na chwilę przestał płakać, bo miał nadzieję, że pan policjant pomoże mu znaleźć Alinkę. Mówisz, że nazywasz się Duduś. No dobrze, ale powiedz, jak ci naprawdę na imię? Jakie masz nazwisko i gdzie mieszkasz? Pamiętacie, jak on miał naprawdę na imię? Nie, Duduś. Nazywam się Duduś, powtórzył chłopczyk uparcie. Może mamusia tak mówi w domu do ciebie, ale mnie powiedz, czy jesteś Wacek, czy Jurek, a może Kazik. Haha, roześmiał się jakiś przedszkolak. On nie wie, jak mu na imię. Prawdziwy Dudek, a może Gabcio. Policjant cierpliwie i z dobrocią pytał dalej.
A jak się nazywa ta ulica, na której mieszkasz? To jest ulica z drzewkami, odpowiedział Duduś. I tam jest budka z cukierkami, niedaleko za naszym domem. A to głuptas, zawołała jakaś dziewczynka, niewiele od Dudusia starsza. Albo to jedna ulica jest z drzewkami? W tej samej chwili na peronie rozległ się głos z megafonu. Pociąg do Mińska Mazowieckiego wjeżdża na tor pierwszy. A zaraz potem Duduś usłyszał wyraźnie. Uwaga, uwaga, zginął chłopczyk. Ubrany jest w czerwony płaszczyk i niebieską czapeczkę. W kieszeni ma małpkę. Proszę go odprowadzić do zawiadowcy stacji, gdzie czeka na niego siostra. No, powiedział policjant, już się znalazłeś. O, widzę, że w kieszeni płaszczyka masz pluszową małpkę. A mogliśmy mieć dużo kłopotu z kawalerem, który nic o sobie nie wie, ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Całe szczęście, że ta małpka pojechała z tobą na wycieczkę. Przecież chłopców w czerwonych płaszczykach i niebieskich czapeczkach może być dużo na stacji. Pan policjant śmiał się. Pokaż no mi tę małpeczkę, powiedział. Duduś wydobył z kieszeni małpkę, pokazał panu policjantowi, a potem przytulił ją czule. Łzy mu już obeschły na buzi. Maszerował teraz raźnie obok swego przewodnika i myślał. Jeżeli naprawdę nie nazywam się Duduś, to jak? A jakie mam nazwisko? A jak się nazywa ulica, na której mieszkam? Alinka musi mi to powiedzieć. Duduś, jesteś! Słyszy chłopiec z daleka. I rzuca się siostrzyczce na szyję. Już są razem. Koniec. No i co z tej przygody wynika? Trzeba wiedzieć, jak się nazywa, jakie się ma nazwisko, gdzie się mieszka, ale nie każdemu to powiedzieć. A jak się dziecko zgubi, to wiecie, co ma robić? Ma stać w tym miejscu, gdzie się zgubiło, bo na pewno mama i tata szukają.